rozpatrzeniu ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. W konferencji udział biorą wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw klimatu senator Stanisław Gawłowski, zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz wieloletni samorządowiec i prezydent miasta nadodrzańskiego Nowa Sól senator Wadim Tyszkiewicz, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, senator Agnieszka Gorgoń-Komor, członkini Senackiej Komisji Zdrowia, senator Władysław Komarnicki, zastępca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, poseł na Sejm Gabriela Lenartowicz z Sejmowej Komisji Środowiska, przewodniczący Rady Naukowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, doktor habilitowany inżynier Bogdan Wiątek oraz dyrektor Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu Robert Suwada. Proszę o zabranie głosu panią wicemarszałkinię Senatu. Dzień dobry Państwu. Właśnie przed chwilą zakończyła swoje obrady Komisja Nadzwyczajna do spraw klimatu, która zajmowała się ustawą o rewitalizacji rzeki Odry, i komisja zarekomendowała Senatowi odrzucenie tej ustawy w całości. Ten wniosek został przegłosowany, został przyjęty jednogłośnie. Chcielibyśmy na tej konferencji przedstawić Państwu motywy, jakie kierowały nami przy podejmowaniu tej decyzji, ale na początek chciałam zwrócić uwagę na jedną zaskakującą rzecz, chociaż w tym Senacie ma ona miejsce nie pierwszy raz. Żaden przedstawiciel rządu nie stawił się na posiedzeniu komisji. Pan minister nie raczył przyjść na komisję i przedstawić senatorom projekt ustawy. Mało tego, nie bronił przepisów tej ustawy. To jest sytuacja bezprecedensowa, chociaż tak jak mówię, to jest nie pierwszy raz. My zwróciliśmy się do przewodniczącego komisji z wnioskiem, aby zawiadomił o tym marszałka Senatu i aby marszałek Senatu wystosował w tej sprawie pismo do prezesa Rady Ministrów, ponieważ to jest obowiązek pana ministra i taki obowiązek, za ten obowiązek płacą podatnicy. I to chciałam powiedzieć na wstępie. Po drugie, pierwsza kwestia, którą podnosili wszyscy, którzy brali udział w dyskusji. Przy projekcie, przy opracowywaniu rządowego projektu tej ustawy nie było żadnych konsultacji społecznych. Nie zamawiano żadnych opinii ekspertów. Nie było żadnych spotkań. Jedyne osoby, z którymi te spotkania miały miejsce, to byli inwestorzy, którzy mają przeprowadzić inwestycje na Odrze. Ale te inwestycje, które na Odrze zgodnie z tą ustawą mają być przeprowadzane, w zasadzie stoją w sprzeczności z zeszłorocznym raportem rządowym i stoją w sprzeczności w zasadzie z celem, jaki jest określony w tytule tej ustawy. A o szczegóły poproszę pozostałych uczestników konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz zabierze głos przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw klimatu, senator Stanisław Gawłowski. Szanowni Państwo, rzeczywiście komisja przed chwilą zakończyła dyskusję nad projektem ustawy, który został przez rząd osierocony. Nawet żaden z ministrów nie raczył stawić się i bronić zapisów w tej ustawie. A stawili się za to przedstawiciele organizacji pozarządowych, społecznych. W bardzo licznej grupie to posiedzenie komisji miało raczej charakter wysłuchania publicznego. I po tej dyskusji tak naprawdę nasuwa się jeden nieodparty wniosek. Ta ustawa powinna się nazywać ustawa o betonowaniu Odry plus. PiS lubi plus, więc niech będzie plus.
Bo tak na dobrą sprawę ona nic nie wnosi. Ona nie jest do niczego i nikomu niepotrzebna. Nie ma żadnej zobowiązania rządu na przykład albo służb rządowych w postaci Wód Polskich bądź wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do tego, żeby dokonać przeglądu wszystkich już wydanych pozwoleń wodnoprawnych na zrzut wód zanieczyszczonych do rzeki. Nie ma żadnego zobowiązania, z którego jasno wynika, że w jakimś bardzo krótko i szybko określonym czasie na przykład kopalnie bądź inne instalacje, które zrzucają wody zasolone, tego typu czynności nie będą mogły już dokonywać. Jednocześnie dowiedzieliśmy się tak naprawdę od przedstawicieli organizacji pozarządowych o aktualnej, bieżącej sytuacji, która ciągle zatrważa i mocno niepokoi. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem, żeby rzeczywiście prawdziwie ratować Odrę i inne polskie rzeki przed kryzysem, który i katastrofą ekologiczną, która zdarzyła się rok temu, to w pierwszej kolejności rzeczywiście odrzucić ten szkodliwy projekt ustawy, który chce betonować, chce kanalizować rzekę, chce odprowadzać wody szybciej i przywrócić programy, które wiele lat temu rozpoczęto, programy dotyczące rewitalizacji czy renaturalizacji dopływów Odry, przytrzymywania wody tam, gdzie ta woda się pojawi, gdzie nawalne deszcze będą się i się już zdarzają, no dzisiaj Gorzów, które pozwoli na to, żeby wodę przetrzymywać w rzece maksymalnie najdłużej i jednocześnie doprowadzi do tego, żeby ci, którzy dzisiaj rzekę zatruwają, Odrę zatruwają, zostali zobowiązani w krótkim czasie do tego, żeby tego typu czynność była niedozwolona. W pierwszym kroku musimy szkodliwą ustawę, szkodliwą z punktu widzenia środowiska Odry, mieszkańców Polski Zachodniej, mieszkańców dorzecza Odry odrzucić. W drugim kroku nie mam wątpliwości przyjąć program, który pozwoli na odtworzenie zasobów naturalnych, przetrzymywanie wody w sposób naturalny tam, gdzie ona się pojawi i uciekanie od wszystkiego, co kanalizuje rzekę Odrę. Ta ustawa dokładnie jest odwrotnością tych wszystkich niezbędnych działań. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu marszałek województwa lubuskiego Elżbietę Annę Polak. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Przyjechaliśmy z nad Odry. Mój dom jest nad Odrą. Dzisiaj po raz pierwszy w Senacie wybrzmiał głos samorządów, organizacji pozarządowych, naukowców, wędkarzy. Niestety nie przyszedł nikt z rządu. Przed chwilą widziałam, jak pan minister Ozdoba bardzo szybko biega po schodach, ale niestety nie dotarł na naszą salę, gdzie mógł wysłuchać opinii samorządów, zatroskanych organizacji pozarządowych, które zajmują się ekologią i ochroną środowiska. Jesteśmy tutaj w trosce o nasze dzieci, o nasze wnuki, bo proszę Państwa, w Odrze zginęło 50% populacji ryb, 90% na odcinku Nowa Sól - Szczecin - Małsz. Oczekiwaliśmy programu naturalizacji, rewitalizacji Odry. Oczekiwaliśmy programu ratunkowego dla Odry. Bioróżnorodność, cały ekosystem, to wszystko zostało zniszczone. A co daje nam specustawa? Specustawa gwarantuje chyba tylko to, co zostało ustalone z organizacjami inwestycyjnymi. 51 inwestycji, tylko jedna w zakresie rewitalizacji. Leczenie Odry terapią betonową z kordonem uzbrojonej policji. Nie tego oczekiwaliśmy. Dziękuję dzisiaj panu przewodniczącemu Stanisławowi Gawłowskiemu. Dziękuję senatorom za zaproszenie samorządów, organizacji pozarządowych, naukowców, bo niestety z procesu legislacyjnego zostaliśmy całkowicie wykluczeni. Odmówiono nam konsultacji. To dzięki senatowi nasz głos dzisiaj może wybrzmieć. Bardzo dziękuję za odrzucenie tej szkodliwej specustawy. Region lubuski to zielona kraina. My jesteśmy spadkobiercami Odry. Będziemy walczyć o zdrowe środowisko. Jesteśmy do tego zobowiązani. Pełnimy ważne funkcje publiczne i nie będziemy milczeć.
Dziękuję. Teraz zabierze głos dr Bogdan Wziątek. Miło mi Państwa powitać. Ja chciałem powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie, którego specustawa w ogóle nie poruszyła i nie rozwiązuje, mianowicie o wodach dołowych, czyli tych wodach, zrzutach ścieków kopalnianych, które są odprowadzane do Odry, Wisły i innych rzek na terenie Polski Południowej, ale nie tylko, bo dotyczy problem również dotyczy na przykład Wisły Środkowej i wywołującego przez te wody dołowe korozji, która naraża budżet państwa na bardzo wysokie straty, łącznie z tym, że bardzo istotny sposób podraża nawet samo wykonanie inwestycji, które są zaplanowane w tej nieszczęsnej specustawie. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, mianowicie taka, że bardzo wiele z tych inwestycji, które są wpisane do planu, nie dotyczą zupełnie Odry, bo położone są od niej, zlokalizowane są w odległości kilkuset kilometrów. Jedna inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Wisła, jedna w ogóle w zlewisku Morza Północnego, dotyczy rzeki Dzika Orlica, która jest jedyną rzeką w Polsce należącą do tego zlewiska, więc te dwa przykłady świadczą o tym, jak niechlujnie została ustawa przygotowana, jak jest niemerytoryczna i jak jest tak naprawdę bezcelowa, bo nie rozwiązuje problemów zasadniczych, lobbuje tylko i wyłącznie lobby hydrotechniczne zainteresowane budową, no bo na tym mu zależy, natomiast nie wnosi nic, kompletnie nic do tego, aby Odrę otworzyć, aby polskie rzeki zabezpieczyć, aby zabezpieczyć i umożliwić uzyskiwanie dochodów przez mieszkańców terenów nadrzecznych właśnie z rozwoju turystyki, z rozwoju rekreacji i innych dziedzin pokrewnych. I na zakończenie chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. To, że nie było dzisiaj przedstawicieli rządu, to można śmiało porównać do takiego starego polskiego powiedzenia, że sukces ma wielu ojców, klęska jest sierotą, więc nieobecność strony rządowej chyba pokazuje, że oni sami uważają, że ta ustawa jest klęską, i po prostu nie chcą się do niej przyznawać. Dziękuję. Dziękuję. Teraz poproszę jeszcze o zabranie głosu pana dyrektora Roberta Suwadę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, reprezentuję tutaj Polski Związek Wędkarski, a przede wszystkim reprezentuję wędkarzy. My jako wędkarze jesteśmy zażenowani sytuacją, przede wszystkim tą sytuacją, że Polski Związek Wędkarski użytkuje, można powiedzieć, jako użytkownik rybacki całą rzekę Odrę, gdzie zostaliśmy zaproszeni do konsultacji społecznych jako organizacja i stowarzyszenie. Przygotowana ustawa, jeśli chodzi o odtworzenie rybostanu rzeki Odry, przewiduje dopiero po jej wejściu przez rok czasu stworzenie planu. Plan taki, my nie mamy czasu na to czekać. W chwili obecnej stoimy przed kolejną katastrofą, która już się zaczyna. Brakuje rzeki w Odrze. Na dzień dzisiejszy zasolenie z każdym dniem wzrasta i przyczyni się to do tego, że w perspektywie tygodnia do dwóch, a braknie wody w Odrze i będziemy mieli kolejną katastrofę. Z pewnością służby, które zajmą się sprzątaniem teraz, wyręczą wędkarzy, że tak powiem w tym, mam na myśli te sztaby kryzysowe, szczególnie wojewodów, które zostały powołane, szybko uprzątną to. Jak już tutaj było wspomniane, po głowie i rybostanu uległo zniszczeniu w prawie 50% na całym ekosystemie i odtworzenie tego zajmie kilka lat. Liczyliśmy, że ta ustawa właśnie, jeśli chodzi o użytkowników rybackich, wprowadzi szybkie działania mogące i pozwalające na ukierunkowujące przede wszystkim użytkowników rybackich na konkretne wykonywanie zarybień, działań. Nic tam konkretnie nie ma poza tym, że ma wprowadzać roczny okres przygotowania właśnie takich działań i planu. Bardzo dziękujemy tutaj za zaproszenie. Cieszymy się, że Komisja Senacka jednogłośnie i w całości odrzuca tą ustawę i to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu senatora Władysława Komarnickiego. Szanowni Państwo, to nie jest przypadek, że ta ustawa zaczyna być procedowana dotyczący katastrofy, bo my, Lubuszanie, mówimy, że nasza Odra to jest katastrofa, która do dnia dzisiejszego rządzący zamiast konkretami karmi społeczeństwo tym słowy, które są powszechnie znane. Zrobiliśmy.
nie zrobiliśmy. I ta ustawa, chcę, żeby Państwo wiedzieli, jest wymyślona w tym czasie tylko i wyłącznie po to, żeby stworzyć takie wrażenie, że oto ta ustawa ureguluje wszystko to, co się w tej Odrze stało. Nie wyreguluje, proszę Państwa, dlatego że Odra czeka na konkrety, a tych konkretów na dzień dzisiejszy nie ma. I na to nie damy się złapać, dlatego będziemy, proszę Państwa, odrzucać tę ustawę. Nie będziemy sekundować mądralom, którzy przed skończeniem kadencji tę ustawę wymyślili. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu senatora Wadima Tyszkiewicza. Proszę Państwa, w ostoi demokracji, jaką dzisiaj jest Senat, reprezentuje nie tylko parlament jako parlamentarzysta województwa lubuskiego, ale też reprezentuje samorządy gmin nadodrzańskich, dlatego że jestem dalej członkiem Stowarzyszenia Gmin Nadodrzańskich. Ja całe życie spędziłem nad Odrą, a 20 lat swojego życia poświęciłem rzece. Przez 20 lat budowaliśmy warunki do tego, żeby mieszkańcy odwrócili się twarzą do rzeki. Udało nam się, ale dzisiaj dochodzi do sytuacji dramatycznych, dlatego że nie tylko przyroda zaczęła protestować i pokazała ludziom, nam, mieszkańcom gmin nadodrzańskich, jak należy podchodzić do Odry, jak traktować Odrę, i w zeszłym roku doszło do tragedii. To był znak ostrzegawczy. A ustawa, która została przygotowana, uwaga, jako specustawa, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, nie uwzględnia głosu społeczeństwa, nie uwzględnia głosu mieszkańców gmin nadodrzańskich, nie uwzględnia głosów specjalistów i ludzi, którzy na tej rzece się znają i tą rzeką się zajmuje. Specustawa idzie swoim torem. Ta specustawa tak naprawdę to jest gaszenie pożaru benzyną. W zeszłym roku doszło do tragedii. W tym roku pogoda jest dosyć łaskawa. Dosyć wysoki stan rzeki i troszkę niższe temperatury spowodowały to, że ta tragedia zeszłoroczna się nie powtórzyła, co się wcale nie znaczy, że to nie może się wydarzyć za tydzień, dwa czy za trzy tygodnie. Co do inwestycji na Odrze, nikt nie kwestionuje tego, że te inwestycje powinny być realizowane, ale nie w takiej formule. Bez konsultacji społecznych, bez pytania o głos ludzi, którzy się na tym znają, specjalistów, samorządowców i mieszkańców gmin nadodrzańskich. Taka ustawa jest nie do zaakceptowania. Ja chciałem tylko przypomnieć, że rzeka Odra nie płynie od roku, od 5 czy od 30 lat. To jest rzeka, która była zagospodarowana przez naszych przodków, przez ludzi, którzy mieszkali nad rzeką, i ta rzeka była rzeką przyjazną dla ludzi. Dzisiaj marzymy o tym, żeby przywrócić tą rzekę, żeby była taka jak kiedyś, żeby była przyjazna. I żeby tak się stało, nie ma potrzeby, żeby ją betonować i doprowadzać do tego, co się wydarzyło na rzekach Europy Zachodniej, gdzie rzeczywiście tam życie na rzekach sprowadza się tylko do transportu rzeki, wybetonowane, gdzie nie ma życia. Na takie rozwiązanie zarówno my jako parlamentarzyści, my, mieszkańcy województwa lubuskiego i gmin nadodrzańskich, nie pozwolimy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu senator Agnieszka Gorgoń-Komor. Szanowni Państwo, dzisiaj mówię do Państwa jako parlamentarzystka, ale także jako lekarka zaniepokojona o zdrowie Polek i Polaków. Dzisiaj mówię stop katastrofie rządów PiS. Bo katastrofa na Odrze pokazuje, że oni nie radzą sobie z tą katastrofą, nie słuchają ekspertów, nie słuchają wędkarzy, nie słuchają samorządowców. Jako lekarka, kardiolog, internista chcę wiedzieć, jak to wpłynie na zdrowie ludzi mieszkających w tym pięknym województwie. Województwie, gdzie najmniej ludzi umarło na COVID, gdzie ludzie żyli szczęśliwie, gdzie to województwo odwiedzaliśmy w ramach wyjazdowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw klimatu. Znamy ten teren. Nie możemy już dalej pozwolić na degradację środowiska w tamtym regionie. Ja stawiam swój sprzeciw i na pewno zagłosuję za odrzuceniem tej ustawy w całości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałam jeszcze poprosić o ciszę tam z tyłu, żeby było dobrze słychać uczestników konferencji. I zapraszam teraz do zabrania głosu panią poseł Gabrielę Lenartowicz. Dziękuję bardzo. Ja reprezentuję klub Koalicja Obywatelska, który to klub także ze wszystkimi
przedstawicielami opozycji wnioskował o odrzucenie tej ustawy już w Sejmie, ale także wnioskował, niestety rządy PiS się nie zgadzają na to, żeby wysłuchiwać obywateli. Wnioskowaliśmy o wysłuchanie publiczne, jako że nie było żadnych konsultacji. Bez powodzenia. PiS nie słucha ludzi, nie słucha ludu, a przecież głos ludu podobno głosem Boga. Tyle tylko, że najwyraźniej PiS uważa, że tym ludem jest tylko członek tej partii. Od sierpnia ubiegłego roku wszyscy polscy patrioci mogą powiedzieć o sobie: jesteśmy z Odry, bo wszyscy sercem kibicujemy tej rzece i ratunkowi niesionemu dla tej rzeki. Niektórzy także dosłownie, jak ja z ziemi raciborskiej, z górnego biegu Odry. O tej ustawie nie ma co debatować, bo ona nawet na tę nazwę nie zasługuje, jak tu dzisiaj też podkreślaliśmy. Ale w demokratycznym sensie była okazja do merytorycznej debaty, jak naprawdę należy traktować i Odrę, ratować Odrę, ale i także wszystkie rzeki w Polsce. Tu przedstawiciele, bo byli Wód Polskich, chociaż ja używam bardziej stosownego określenia dla tej instytucji jak Bagno Polskie, mogli wysłuchać rzeczywistych ekspertów i poznać rzeczywistą wiedzę, jak należy dbać o nasze rzeki, o środowisko, jak należy ratować Odrę. Niestety tylko tu w Senacie jest miejsce na tę debatę i liczymy, że ona poniesie się do wszystkich naszych obywateli i wszystkich patriotów, którym na sercu leży Odra. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Proszę. Dzień dobry, Julia Pietrzyk, TVP Info. Pytanie do marszałek Polak. Pytanie o Zieloną Górę. Jak wygląda aktualnie sytuacja po pożarze składowiska odpadów? Pytanie, czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie? Co więcej, co zrobi samorząd, żeby zapobiec w przyszłości takim zdarzeniom? To pytanie powinna pani zadać do pani minister Moskwy przede wszystkim, ponieważ ja osobiście uczestniczyłam w 3 sztabach kryzysowych i takie pytania zadawałam osobom odpowiedzialnym za usunięcie skutków pożaru, za kierowanie akcją, ale niestety takich odpowiedzi nie usłyszałam. Skierowałam wczoraj pisemne zapytanie do premiera Polski, do pani minister Moskwy i do wojewody z prośbą o udzielenie pisemnych informacji, czy pogorzelisko będzie usunięte i kto zajmie się posprzątaniem tego syfu po tym pożarze. Zadałam też pytanie, gdzie są wyniki badań. Żądamy opublikowanie badań. Tam była składowana trucizna. I mieszkańcy nie wierzą, że nie ma skażenia i że jesteśmy bezpieczni. Prezydent miasta Zielona Góra 3 lata temu otrzymał nakaz NSA do natychmiastowej utylizacji odpadów, usunięcia odpadów. W ciągu 3 lat tego nie zrobił. Otrzymał od samorządu wojewódzkiego podwojone środki w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, 58 milionów euro, ale kłócił się z marszałek i od tego zaczęły się różnice zdań, że chce budować wieżę widokową, rewitalizować las, ale nigdy nie zwrócił się o rewitalizację i usunięcie bomby ekologicznej. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Do widzenia.